Chwała Bogu, witać się. Dziękuję zespołowi za to, że już nas wprowadził temat, o którym dzisiaj będę mówił. A chcę mówić o tym, że Bóg jest blisko. Wiecie, psalmista Dawid w swoim najsłynniejszym psalmie, w pieśni o pasterzu, powiedział coś takiego: i choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestrasza. Przecież Ty jesteś ze mną. Znamy ten fragment, prawda? W innym miejscu, w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus już powoli odchodził z tego świata, przekazał swoim uczniom taki ważny nakaz misyjny, o tym możemy czytać w Ewangelii Mateusza. Ale także na sam koniec powiedział coś takiego: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku, a w Biblii Warszawskiej, aż do skończenia świata. Także widzimy w Bożym Słowie, gdy spojrzymy na Dawida, że on pełen przekonania, że Ty jesteś ze mną. I dzisiaj, drogi słuchacze, chciałbym Ci zadać z tego miejsca jedno, małem tutaj kilka takich ważnych pytań. Czy Ty też jesteś o tym przekonany, że Bóg jest z Tobą? Czy jesteś pewny, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo, trudności, a nawet śmierć? Czy jesteś pewny, że Bóg jest blisko? Czy nie boisz się w każdej sytuacji swojego życia? Obawiam się, że zbudziłem w Waszych sercach wątpliwość. W historii wiemy, że ludzi, pewnie siebie, było wielu, ale jak przyszło co do czego, to często wypadali po prostu słabo. W Ewangelii Mateusza możemy przeczytać o 12 nieustraszonych, co płynęli, czy co wypłynęli z Synem Bożym na skorę jeziora Galilejskiego. I myślę, że kiedy usłyszeliście to ostatnie zdanie, to ten opis nie zgadza się z Waszym poznaniem Bożego Słowa, ale otwórzmy może Ewangelię Mateusza, 8 rozdział, i będziemy czytać od 23 wersetu. Jezus wsiadł do łodzi, Jego uczniowie dołączyli do Niego. Gdy już byli daleko od brzegu, zerwała się potężna burza. Fale przelewały się przez łódź. On natomiast spał. Wtedy przysunęli się do Niego, obudzili Go i zawołali: Panie, ratuj, giniemy. O ludzie małej wiary, odpowiedział. Dlaczego się boicie? Następnie wstał, stłumił wiatr i wzburzone fale, i zaległa wielka cisza. Wcześniej powiedziałem o 12 nieustraszonych, po to, by specjalnie przykuć Waszą uwagę. Bo kiedy myślę o tym wydarzeniu, to jest dla mnie taka ogromna pokusa, by po prostu negatywnie ocenić 12 uczniów. Pan Panów i Król Królów o sobie Jezusa płynie z nimi w łodzi. Wystarczyło tylko, że rozpalała się burza, a oni panikowali. I kiedy byśmy się spotkali trochę wcześniej w czasie, to jeszcze niedawno, to widzieli uzdrowienie tyczowej Piotra, oczyszczenie sędzowatego i być może jeszcze wiele innych cudów w ostatnich godzinach, o których nawet nie czytamy w Bożym Słowie. Ale kiedy przyszło coś nowego, coś, bym powiedział, spektakularnie niebezpiecznego, dosłownie zamarli. Nagle w obliczu tych rozstrzelałych sił natury byli przekonani o tym, że co? Że zaraz zginą. A i koniec jest bliski. A Jezus ciągle tam był. No tylko on spał. Widzicie, kiedy w takim dystansie interpretujemy ten tekst jako mądry, wykształceni ludzie, wiemy, i to wygląda tak, jak to robi na maturze języka polskiego, że zgodnie z kluczem, czyli pisząc się tą poprawność odpowiedzi, powinniśmy powiedzieć, że uczniowie zamiast w lęku i strachu przybiegać do Jezusa, raczej w pełni pokoju, wiary i ufności powinni spokojnie podejść do Niego i powiedzieć: Wszechmocny Panie, Ty, który wszystko możesz, ucisz tą burzę, no bo chcemy się po prostu przeprawić na drugą stronę jeziora. No ale
jak widzimy, w Biblii są emocje, bezradność, bezrezygnacja. Gdy to widzimy w Biblii, widzimy prawdziwe życie. Prawdziwe życie. I przyglądamy się temu Słowu i widzimy jeszcze coś więcej. Widzimy siebie. Ludzi, którzy już jakiś czas chodzą z Jezusem i powinniśmy góry przenosić, ale kiedy przyjdzie niespodzianie burza, szkoła, z którym jeszcze dotychczas może się nie mierzyliśmy, po prostu się boimy. I w tym lęku zdarza nam się nawet zapomnieć, że wszechmocny Bóg jest przy nas. Wiecie, ostatnio miałem właśnie takie doświadczenie. Nie będę mówił szczegółów, ale zmagałem się z czymś, tak pomyślałem sobie, Boże, tak wiele rzeczy potrafię zrobić w Kościele. Pomyślałem sobie tak. Nie mam problemu z mówieniem kazań. W sumie przeszedłem przez większość służb. Łącznie z tym, że kiedyś nawet śpiewałem uwielbienie, a nawet zdarzyło mi się parę razy to występować na służbę. Gdyby mnie ktoś gdzieś oddelegował, to wszędzie bym się świetnie odnalazł. Ale dostałem takie zrozumienie, że kiedy nagle przyszło coś, z czym sobie nie radziłem, to po prostu przysłowiowo zacząłem tonąć. Moja wiara po prostu była taka mała, jak wiara Piotra, który wyszedł z łodzi, by spotkać się z Jezusem na morzu. I tak długo jak patrzył na Jezusa, tak długo szedł po wodzie, ale gdy tylko pojawiła się wątpliwość brak wiary, nagle zaczął tonąć. I pokazało mi to coś niezwykle ważnego, że możesz dojść w pewnym momencie do takiego miejsca, że możesz się czuć jak przysłowiowy kozak. Ale nagle, gdy przyjdzie jakaś burza, jakiś sztorm, to nagle dowiadujesz się, na czym tam naprawdę buduje swoje życie i widzisz to, jak więcej i ogromnej potrzeby jesteś, jeśli chodzi o Bożą obecność w swoim życiu. Nie wiem, czy ze mną zgadzacie, ale ja tak to widzę. Dlatego dzisiaj za apostołem Pawłem, który napisał w liście do Filipian takie słowa: powtarzanie tego samego mnie nie nudzy, ważne i zabezpiecza. Dzisiaj chciałbym powiedzieć to, co już wiecie i co już znacie, że Bóg jest blisko. Jest blisko ciebie w każdej sytuacji twojego życia. Zarówno kiedy jesteś na górze, jak i kiedy jesteś w dolinie. Jest z tobą, kiedy świeci słońce, jest z tobą, kiedy pada deszcz, jest z tobą w zdrowiu, jest z tobą w chorobie, jest z tobą w dostatku, jak i w biedzie. I On jest Bogiem, który jest obecny w twoim życiu. I co więcej, On jest Bogiem, który jest dla ciebie. Ważne jest to, by przyjąć tą prawdę wiarą, że On nie jest tylko Bogiem, kiedy jesteśmy na górze, ale On właśnie szczególnie także jest Bogiem, kiedy jesteśmy w dolinie. Dolina to symbol trudności, ciężkich czasów w życiu, a Bóg, o którym czytamy w Biblii, jest również Bogiem w dolinie. Naprawdę tak jest. Chwila jest ci ciężko, gdy otacza ci ciemność, gdy wręcz czujesz, że walczysz z diabłem, kiedy czujesz się przegrany, zniechęcony, On ciągle jest blisko. Wiecie, jeśli szczerze spojrzymy na swoje życie, to myślę, że odkryjemy wspólnie, że większość czasu spędzamy w dolinach. Na przysłowiowej górze, w szczycie, nasze odczucia zawsze są pozytywne i mamy dobre myśli. Jednak tych chwil jest niewiele. I być może dzisiaj idziesz przez dolinę. Nie wiem, jakiego rodzaju to jest dolina. Być może masz trudności finansowe, przez co jesteś w trudnym położeniu. Być może masz problemy z relacji małżeńskiej. Być może chorujesz. Nawet w najciemniejszym dniu Bóg mówi: jestem tutaj z tobą. I to nie wszystko. Bóg także mówi przez swoje słowo. To jest list do Koryntian, pierwszy list 10-13. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny.
On nie dopuści, aby was wystarczano ponad wasze siły. W czasie próby, a ja dodam doliny, wskażę wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Pewna osoba powiedziała mi kiedyś coś takiego. Marek, ja nie chcę doświadczać mocy Boga. A ja na to zdziwiony odpowiedziałem, bo tu gadasz, że to jest niesamowite, kiedy możemy odczuwać Bożą obecność. A ta osoba powiedziała mi, coś, co mnie mocno zastanowiło. No tak, ale On działa w naszych słabościach. Kiedy mamy problemy, jesteśmy chorzy i tym podobne rzeczy. Ja chcę żyć swoim normalnym życiem, po prostu na spokojnie. Wiecie, pomyślałem o tym. I faktycznie doszedłem nawet do takiego zrozumienia, że życie z Bogiem bez problemu byłoby tak łatwe, że wielu z nas w ogóle by go nawet nie potrzebowało. Wiem, że to boli, ale nie zrozumcie tego jakoś osobiście. Nie chcę nawet cofać się słów, bo jestem przekonany, że to jest prawda. Zresztą znamy powiedzenie jak Boga, to do Boga. Problemy są drzwiami do odkrycia mocy Boga. Posłuchajcie uważnie. Bóg nie może uwolnić tej mocy w życiu człowieka, dopóki on nie pojawi się z problemem. Jak mógłbyś się przekonać o tym, że Bóg jest lekarzem do walki z chorobą? Jak mógłbyś się dowiedzieć o tym, że Bóg zaopatruje, nie będąc w potrzebie? Jak mógłbyś się dowiedzieć o tym, że Bóg jest przyjacielem bliższym niż brat, bez bycia samotnym bądź odrzuconym? Skąd byś wiedział, że Bóg jest lekarzem złamanych serc, gdybyś sam nie szlochał w swojej osobistej próbie? I w końcu, skąd byś wiedział, że On uwalnia z grzechu, z nawyków, zachowań, które niszczyły dotychczas swoje życie, skąd byś to wszystko wiedział, że On odpowiada z tego całego barna tego świata, gdybyś sam go nie spotkał w najgorszych chwilach swojego życia, swojego imię. On jest, bracie, siostro, On jest blisko. A skąd to wiemy? Bo dał nam wiele dowodów swojej wierności. I powiem coś przewrotnego. Jeśli dzisiaj jesteś w problemie, to wspaniale. To naprawdę wspaniale. Tak dobrze usłyszeliście. Bo dzięki temu jesteś także we właściwym miejscu, gdzie możesz odkryć to, o czym czytamy w Biblii, że Bóg ma moc również i dziś. Możesz naprawdę odkryć Bożą moc. Że On jest tym, który wysłuchuje modlitw, że On uzdrawia serca, On leczy choroby, przywraca rozbite marzenia. W czasie próby możesz szczególnie odczuwać Jego bliskość. Wiecie, ostatecznie On jest właśnie tym, który prowadzi się was do zwycięstwa. Ja wiem, że nie lubimy problemów, wręcz je nienawidzimy. Uciekamy od nich i staramy się trzymać od nich jak najdalej. Ale problemy kształtują nas i czynią nas tym, czym jesteśmy. Doliny, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, są konieczne. I sam osobiście nauczyłem się tego, że Bóg wykonuje wielką pracę we mnie, kiedy jestem w dolinie. Nie wiem, czy mieliście okazję być w Tatrach i chodzić po szczytach gór, ale szczególnie jeśli przeszliście Odrą Perć. Co prawda to jest najniebezpieczniejszy szlak górski w Polsce, ale będąc właśnie tam, idąc gronią tych szczytów, można odkryć coś niezwykłego. Że tam, na tych szczytach górskich, nie ma brzegów, nie ma szczegów, a co za tym idzie, nie ma powodu. I chcemy to podkreślić. Na górze nie ma owocu. Żeby znaleźć owoce, musisz zejść do doliny. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli Bóg chce zrobić coś wielkiego przeze mnie, najpierw musi zrobić coś głęboko we mnie. A jedyne miejsce, w którym może się to wydarzyć, to jest dolina. A jest jeszcze jedna pocieszająca informacja. Przez dolinę się przechodzi, by wyjść na większą górę.
Dolina nas rozciąga, ale zarazem przygotowuje do wejścia na szczyt. Zatem musimy przejść przez dolinę, by wejść na wyższą górę. Pastor Joe Austin w jednym ze swoich zdań powiedział coś bardzo ważnego. Nie osiągniesz swojego przeznaczenia bez pójścia przez doliny. I chciałbym, abyśmy razem przeszli do Bożego Słowa. W Księdze Daniela w 3 rozdziale możemy przeczytać historię 3 młodych mężczyzn. Szadraka, Meszaka i Abednego, którzy sprzeciwili się rozkazowi króla Nebukadnezara. Rozkaz mówił jasno. Gdy tylko usłyszycie głos rogu, fletu, cyfry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, padnijcie i złóżcie w pokłon złotemu posągowi, który wniósł król Nebukadnezar. I ponadto wraz z tym rozkazem było dołączone ostrzeżenie. Kto nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie rzucony do wnętrza rozpalnego pieca. W Biblii wiemy, że ci mężczyźni nie podporządkowali się rozkazowi króla. Woleli być raczej posłuszni swojemu jedynemu Bogu. I w taki oto sposób nagle przyszła na nich największa życiowa próba. A słowa psalmisty Dawida szczególnie stały się realne, bo szli doliną cienia śmierci. W oczach ludzi ich los był już przesądzony. Chciałbym, abyśmy teraz otworzyli swoje Biblię na 3 rozdziale Księgi Daniela i będziemy wspólnie czytać od 13 wersetu. Nebukadnezar w złości i oburzeniu rozkazał wprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Stawiono ich zatem przed królem, a Nebukadnezar zapytał: czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajcie pokłonu złotemu posągowi, który wniosłem? A czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięk rogu, fletu, cyfry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść i złożyć pokłon posągowi, który ja zbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalnego pieca i który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Szadrach, Meszach i Abednego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalnego pieca i z swojej ręki o królu, to nas wyrwie. A jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadome o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wniosłeś pokłonu nie oddamy. Nebukadnezar wezwał gniew na Szadraka, Meszaka i Abednego. Jego twarz wykrzywił grymas złości. Rozpalił piec 7 razy mocniej niż zwykle rozkazał. Przywołał też najsilniejszych żołnierzy z tej gwardii. Rozkazał im związać Szadraka, Meszaka i Abednego i rzucić ich prosto do ognia. Mężczyzn związano jak stali, w płaszczach, spodniach, czapkach, czapach. I tak rzucono ich do rozpalonego pieca. Ale ponieważ rozkaz króla był tak surowy, a piec tak rozpalony, płomień zabił żołnierzy, którzy rzucali Szadraka, Meszaka i Abednego. Ci trzej mężczyźni natomiast, Szadrak, Meszak i Abednego, wpadli do wnętrza pieca związani, w sam środek rozszalałych płomieni. Ten król Nebukadnezar zaniepokoił się. Stał gwałtownie. Nie wróciliśmy do ognia trzech związanych mężczyzn, zapytał swoich doradców. Owszem, wróciliśmy, królu, odpowiedzieli. A król na to. To dlaczego ja widzę czterech mężczyzn? Są rozwiązani. Wchodzą w płomieni bez szkody, a wygląd czwartego przypomina anioła. Nebukadnezar zbliżył się do drzwi rozpalonego pieca. Zawołał Szadraku, Meszaku i Abednego. Słudzy Najwyższego Boga, wyjdźcie, podejdźcie tutaj. I wtedy Szadrak, Meszak i Abednego wyszli spośród płomieni. Wokół nich stłoczyli się satrapowie, namiestnicy, zarządcy i doradcy króla. Byli zdziwieni, widząc tych mężczyzn. Oto ogień mocnął ich ciał, nie osmalił im włosa na głowie. Ich płaszcze nie były zniszczone i nawet ich nie przeniknął stąd ognia. Nebukadnezar powiedział: błogosławiony niech będzie i Bóg, Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego.
On posłał swojego anioła i wyratował swoich sługi. Ochronił tych, którzy na nim polegali, którzy nie zważyli na rozkaz królewski i woleli poświęcić swe ciała, niż spuścić i złożyć pokłon innemu Bogu poza ich własnym. Do tego miejsca. Szadrach, Meszach i Abednego nie przestraszyli się, gdy zostali oskarżeni przez wpływowych Chaldejczyków. Podobnie jak groźby króla nie przekonały ich do porzucenia wiary w żywego Boga. Bez wahania opowiedzieli się po właściwej stronie. Nawet gdyby Bóg ich nie wyratował, i tak by się go nie wyparli. Ich wiara była bezwarunkowa. Ale to pokazuje też coś więcej. Pomimo naszej wiary i oddania Bogu, nie unikniemy przeciwności. Opowiadanie się po stronie Boga, mimo trudności i niebezpieczeństw, to ogromne wyzwanie. Jednak kiedy my jesteśmy wierni, to i On pozostaje wierny. Przychodzi i nie zostawia nas samych. Dać tej historii, tak wierzę, może dziać się w naszym życiu. W tym konkretnym przypadku, który teraz przeczytaliśmy, Bóg przyszedł w widzialny sposób. Czwarta osoba, wspominająca anioła, stanęła po środku rozpalonego pieca. W komentarzu Firebagu napisano coś takiego. Czwarty mężczyzna mógł być aniołem lub postacią Chrystusa przed wcieleniem. To jest zanim przyszedł on na ziemię jako człowiek. Został on posłany z pomocą trzem wiernym młodzieńcom w chwili największej próby. Wiecie, to jest nie pierwszy komentarz, w którym spotkałem się z taką interpretacją. I bez względu na nasze pojmowanie i to, jak rozumiemy ten fragment i całe to wydarzenie, najważniejsze jest to, że sam Bóg przyszedł do tych młodych mężczyzn, żeby za nich zamanifestować, że nie są sami. Kiedy ogień był 7 razy większy niż zwykle, kiedy dla człowieka niemożliwe było przeżyć w tej sytuacji, Bóg był obecny. On chronił, On przeprowadził i przeszli przez to doświadczenie. W naszym życiu również nie jesteśmy sami. Być może są chwile, kiedy nie czujesz Jego obecności. Kiedy nie masz po prostu sił, by dalej walczyć i najchętniej chciałbyś po prostu sobie wziąć wolno od swojego życia. Ale i w takich sytuacjach nasz Bóg jest. On jest obecny i wie, z czym się zmaga. On wie, jak zmienić pole bitwy, pole błogosławieństw. On wie, jak przeprowadzić się przez tą dolinę do bram zwycięstwa. On wie. On już ma rozwiązanie. I drogi słuchacze, jest jeszcze jedna kwestia, którą muszę poruszyć. Lepiej przejść przez dolinę z Jezusem, niż wdrapywać się na szczyt samemu. Dopóki masz Jezusa przy swoim boku, tak długo masz możliwości, tak długo masz przyszłość, masz nadzieję, masz obietnicę, masz realną perspektywę zwycięstwa. Nie wiem, jaką dolinę przechodzisz, ale chciałbym też przypomnieć to, co mówił apostoł Paweł liczy do Filipian, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. A wiele lat wcześniej w Starym Przymierzu psalmista Asaf napisał natomiast coś takiego: a ja, albo podo mnie, moim szczęściem jest być blisko Boga. Panu, Jahwe znalazłem schronienie. Piękne słowa. Wszystko, czego dziś potrzebujesz, to Jego obecność w Twoim życiu. Prorok Ozeasz, przekazując słowo do niewiernego ludu, napisał coś takiego: dolinę niepokoju zmienię w bramę nadziei. Pomyślałem sobie, że Bóg zawsze ma rozwiązanie. W nim zawsze jest nadzieja. Dla tych, którzy już dawno nie mają nadziei. Dla tych, dla których życie wydaje się być skończone. On jest bramą nadziei.
On jest tą bramą prowadzącą do zwycięstwa. On jest też tym, który prowadzi nas do lepszego miejsca, do lepszej relacji, do lepszej jakości życia. I nie jest przypadkiem, o czym wspomniałem wcześniej, że przez dolinę przechodzimy. Nie musimy tam żyć, to nie jest nasz dom, jesteśmy tam tymczasowo. A On, który jest blisko, prowadzi nas do bram błogosławieństwa, przystępności, zwycięstwa, uzdrowienia. Naprawdę On takim jest Bogiem. Prorok Izajasz napisał piękne słowa, które chciałbym Wam dzisiaj dedykować. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z Tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali Cię. Bo ja Pan jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraela, jestem Twym Wybawcą. I potem kto chce tu dalej. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Chciałbym już tutaj poprosić zespół do przodu, a Was chciałbym prosić o to, abyście, kochani, stali. Wiecie, błogosławieństwem dzisiejszego nabożeństwa jest to, że mamy czas. I wierzę, że Bóg przez Twojego Ducha Świętego jest się z nami naprawdę. Jego moc działa dziś, by zbawić, by uzdrowić, by podnieść. I jeśli jesteś dzisiaj tutaj i to słowo dzisiaj było do Ciebie, to dzisiaj jest właśnie taka przestrzeń, by się modlić. Ja chcę się modlić z Tobą. Są tutaj starsi zboru, są liderzy. Jeśli jesteś w jakiejś dolinie, jeśli jesteś w potrzebie, jeśli jesteś w jakimś doświadczeniu w chorobie, cokolwiek to jest, dzisiaj zapraszam Ciebie tutaj na to miejsce. Wyjdź do przodu. Chcemy się z Tobą modlić. Chcemy, by to, o czym mówiłem w tym słowie, że Bóg jest blisko, żebyś mógł realnie odczuć, by mogło być uwolnienie, byś dzisiaj mógł zostawić wszelki ciężar tutaj pod krzyżem, byś mógł wyjść stąd wolny, byś mógł wyjść stąd przemienioną nową perspektywą, byś mógł wyjść z Jego spojrzeniem i spojrzeć na swoje życie tak, jak On na nie patrzy i mówi do Ciebie, jesteś mój, jesteś zwycięzcą. Umiłowałem Cię. Halleluja. Kiedy będę się modlić, każdy, kto chce, niech wyjdzie do przodu. Dobry Panie, tak, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który jest blisko. Nie tylko, kiedy jesteśmy na szczycie góry, ale także w dolinie. Panie, dziękuję Ci za to, że szczególnie w tych miejscach jesteś tak bliski, a Twoja obecność jest tak realna. I Panie, Ci tak modlę się o to, aby każdy, kto jest na tym miejscu dziś szczególnie, mógł odczuć Twoją bliskość, Twoją realność. To, Panie, że Ty faktycznie działasz, że Ty dzisiaj ciągle masz moc i Ty jesteś w kontroli nad tym, co się dzieje. Panie, tak, proszę Cię, by to słowo nas prowadziło przez resztę naszych dni. Niech ta nadzieja i ta obietnica, która z tego wypływa, niech zawsze idą z nami, że Ty nas nie porzucisz, że Ty nas nie zostawisz, że jesteśmy Ci bliscy i Ty tak naprawdę jesteś dla nas. I ciągle chcesz nas prowadzić. Dziękuję Ci za to, że takim Bogiem jesteś. Dziękuję Ci za tą miłość, którą okazałeś w Jezusie Chrystusie, że dzięki niej my dzisiaj możemy naprawdę poczuć tą wolność, możemy w niej chodzić i możesz, jeśli dzisiaj ta wolność nie jest udziałem kogoś z nas tutaj na tym miejscu, jeśli ktoś dzisiaj nie ma pokoju, jeśli ktoś dzisiaj odczuwa czy ból fizyczny, czy duchowy, Panie, niech przyjdzie Twoje uzdrowienie, niech przyjdzie Twoje uwolnienie. Amen. W imieniu Jezusa. Amen.